Stevenage, Anglia. Właśnie poznałem straszliwą prawdę. Ptaki nie śpiewają dlatego, że są szczęśliwe. Nie rozmarzaj się, kiedy usłyszysz drozda. Drozd ostrzega inne ptaki, aby się trzymały z daleka od jego gałęzi i gniazda. Ta nowina przygnębiła mnie, ale nie ma nic wspólnego z celem mojej wizyty w Stevenage. Jestem Metzen. Czekałem na pana. Dzień dobry. Przepraszam, że pan czekał. Nie szkodzi. Czy my mogę służyć? Proszę o pokój z łazienką. Nie mamy, ale dam panu numer 7. Łazienka jest naprzeciwko. Siódemka przynosi mi szczęście. Pańska godność? Simon Templer. Święty. W roli głównej Roger Moore. Towarzysz podróży. Będzie tu panu wygodnie. Lunch podajemy od 12 do 2. Na długo pan przyjechał? To zależy. Hello? Templar. Tu Madsen. Śledzono mnie. Możemy się spotkać za miastem? Gdzie? 1,5 kilometra na północ od miasta jest pub pod Czerwonym Lwem. 200 metrów dalej jest przystanek autobusowy. Będę tam za 20 minut. Dobrze. Przystanek po lewej? Witam. Przepraszam za tę szpiegowską atmosferę. Będę szczery, boję się. Może opowie pan od początku? Obieca mi pan jedno? Słucham. Gdyby coś mi się stało, żona myśli, że jestem zwykłym inżynierem. Gdyby poznała prawdę, spróbuję panu pomóc. Mam słabą wolę i jestem głupcem. 10 miesięcy temu grałem i przegrałem 2-letnią pensję. Poproszono mnie o schemat elektronicznego układu. Niezbyt ważnego. Zgodziłem się. Łap Marisa. Błękitna gęś.
Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Chcę zgłosić morderstwo. Gdzie to się stało? Za miastem leży niejaki Matson, zastrzelony z przejeżdżającej ciężarówki. Z inspektorem Kinglake'iem. Henry Matson, Russell Road. Przekaż smutną wieść jego żonie. To pański płaszcz? Tak, dziękuję. Dlaczego wybrał pan to miejsce? Nie ja, Matson. Dość oddalone. Śledzono go. Kto? Nie wiem, był przerażony. I nie wie pan, o czym chciał rozmawiać? Zginął, zanim coś wyjawił. Wróćmy na posterunek, złoży pan zeznanie. Oczywiście. Jak długo znał pan Matsona? Widziałem go pierwszy raz. To czemu się pan z nim spotkał? Dzwonił do mnie 3 dni temu. Bez powodu? Jestem znany. Owszem, co dalej? Zaplątał się w sprawę, która go przerosła i bał się. Czego? Radziłem pójść na policję. Odparł, że nie może i zaczął płakać. Naprawdę? Łukał. Uznałem, że jest w rozpaczy. Zgodziłem się na spotkanie. Nim coś powiedział, zginął. Na światłach w lewo. Już tu było. Pańskie życie prywatne stało się sprawą publiczną. Choć teraz o nic się pana nie oskarża. Ale kilku policjantów na mój widok odwraca głowę. Jestem wyjątkiem. Cieszę się. Zeznanie gotowe. Pańska opowieść wygląda na wiarygodną. Musi mnie zadowolić. Proszę podpisać. Z przyjemnością. Proszę nie sprawiać mi kłopotów. Sprawiam je tylko na życzenie. Gdzie się pan zatrzymał? W Cromwellu. Na długo? To zależy. Muszę coś załatwić. Na przykład odwiedzę panią Matson. Po co? Byłem przy śmierci jej męża. Złożę jej kondolencje. Niech pan pamięta, ja prowadzę tę sprawę. Zapamiętam. Do widzenia. Do zobaczenia, sierżancie. Co o nim sądzisz? Polubiłem go. To nie ma nic do rzeczy. Nie będę o tym mówić. Przeżyła pani wstrząs. Nie chcę się narzucać. Żegnam. Ale mogę pani pomóc, zostawiając mnie w spokoju. Wie pani, że spotkałem się z pani mężem na jego prośbę? Nie wiedziałam. Chciał ze mną pomówić. O czym? Nie wiem. Zna pani nazwisko Maris? Nie, czemu pan pyta? Pani mąż się go bał. Henry nikogo się nie bał. Miał jakichś wrogów? Nie, choć mogli mu zazdrościć. Był wybitnym inżynierem. Uprawiał hazard? Nie. Na pewno? To jej wina. Czyja? Nie chcę o tym mówić. Magdy Vanhoff? Pan wiedział? Podejrzewałem. Proszę mi opowiedzieć. 10 miesięcy temu ktoś zaczął wydzwaniać do Henry'ego. Henry nie chciał o tym mówić. Odpowiadał tak lub nie i odkładał słuchawkę. Gdy o to pytałam, zmieniał temat. Dzwoniono zawsze o tej samej porze. Wtedy po kolacji mówił, że idzie na piwo. Nie wierzyła mu pani?
Po kilku telefonach zaczęłam coś podejrzewać. Raz sama odebrałam. Była to kobieta. Pytałam o nią Henry'ego. Odparł, że z fabryki. Kłamał. Skąd pani wie? Znałam Henry'ego. Wiedziałam, kiedy kłamie. Raz szukałam go we wszystkich pubach. Jego wóz stał przed niebieską gęsią. Weszła pani do środka? Nie, to zamknięty klub. Nie chciałam go zobaczyć razem z nią. Wróciłam do domu. Pracował dla Watford Williams Limited? Trafił tam prosto z uczelni. Panie Templer, dlaczego tak się stało? Niestety, nie wiem. Ale daję słowo, że się dowiem. Dziękuję za rozmowę. Watford Williams Electronics, dostawcy Ministerstwa Wojny. Dzień dobry. Jestem umówiony z panem Gowerem. Nazwisko? Simon Templer. Jakiś dowód tożsamości? Prawo jazdy wystarczy? Madsen jest wybitnym inżynierem. Pracuje tu od lat. W którym dziale? Projektuje podzespoły elektroniczne systemów sterowania pociskami balistycznymi. Ważna praca. I ściśle tajna. Ma dostęp do tajemnic? Oczywiście, projektów, schematów. Mógłby je zabrać do domu? Wykluczone. Przy ich pobraniu i zwrocie są obecni świadkowie. Mógłby je sfotografować? Sugeruje pan przeciek informacji? Nie sugeruję, tylko pytam. Jak opisze pan Madsona? Skromny, nieśmiały. Mówi pan tak, jakby stanowił zagrożenie. Czy pańskie pytania mają związek z jego nieobecnością? Niestety. Madson nie żyje. Wywinął. Do następnego razu. Marisowi to się nie spodoba. Błękitna gęś. Pańska godność? Simon Templer. Jest pan naszym członkiem? Nie, ale mam spory fundusz reprezentacyjny.
Proszę się rozgościć. Chętnie. Dobry wieczór. Co podać? Whisky z wodą. Zna pan może Magdę Wamow? To ja. Nie dosłyszałam pańskiego nazwiska. Simon Templer. Coś się stało? Nie, tutaj krew zmienia się w szampan. Niech pan powie ile. Sam to zrobię. Postawi mi pan drinka? Dla pani kupię ten klub. To co zwykle. Dlaczego pytał pan o mnie? Znajomy wymienił pani nazwisko. Mam wielu znajomych. Kto? Henry Matson. Ach, tak. Widziała go pani ostatnio? Był tu wczoraj. Ma pan papierosa? Dla pani wszystko. Jest pan czarujący. Lubię kobiety, które są dość dorosłe, by mieć odrobinę doświadczenia i tak młode, by jeszcze go szukać. Za szczęście. Za długi wieczór. Gra pan? A nie wyglądam? Zechce pan zagrać? Ma pan miejsce? Dwieście. Co wiesz o Henrym Matsonie? Czemu miałabym coś o nim wiedzieć? Za długo tu jestem, by się nabrać na niewinne miłki. Henry wymówił twoje imię tuż przed śmiercią. Nie żyje? Trzy kule. Bardzo skuteczne. Jak go poznałaś? Tak jak ciebie, jak wielu mężczyzn. Grał? Nie najlepiej. Czyli przegrywał. Tak. Co wiesz o niejakim Marysie? Marysie? Rozumiem. Wszyscy o nim mówią, lecz nikt go nie zna. Przykro mi. Chyba mam dobrą passę. Oby tak zostało. Dziękuję, że mnie odwiozłeś. Spędziłem miły wieczór. Czy w Błękitnej Gęsi gra się uczciwie? Przecież wygrałeś. Mogą być wyjątki. Zwłaszcza gdyby ktoś chciałby, Matson się zadłużył. Dlaczego komuś by na tym zależało? Gdybyś mi była winna 5000, mógłbym cię o coś prosić. Henry miał aż takie długi, mniej więcej. Niektórzy mają pecha. Zapewne. Wpadniesz na strzemiennego? Wymaga to ode mnie siły woli, ale nie. Innym razem. Wkrótce? Na pewno. Nie wiem, czego szukasz w Błękitnej Gęsi, ale jeśli nie zależy ci za bardzo, zrezygnuj. Gdy mi nie zależy, nie szukam. Uważaj, możesz mieć kłopoty. Nie martw się o mnie. Pan mnie wzywał? Jak pan się nazywa? James Andrew Robert McTavish. Skąd pan pochodzi? Clackmanshire. Chce pan zarobić uczciwie 5 funtów? Chętnie. Może pan to zamieścić w londyńskich gazetach? Niech wróg lub przyjaciel człowieka nazwiskiem Maris skontaktuje się z Simonem Templerem w hotelu Cromwell Stevenage, a skorzysta na tym. Niech pan zadzwoni. Już to robię. Panie Templer, obiecał pan nie sprawiać kłopotów. Nie sprawiłem. Kawy? Szalał pan po mieście.
Wypytywał pan o Henry'ego Madsona, był pan nawet u jego szefa. Wziął się pan do roboty. Spędził pan wieczór z Magdą Wamow w Błękitnej Gęsi. Śliczna dziewczyna. Gorącej czekolady? Nie odbieram panu prawa chodzenia, gdzie pan chce. Ale nie pozwolę, żeby się pan wtrącał. Racja. Kawa jest okropna. Niech się pan nie wtrąca. Człowiek prosił o pomoc i zginął. Mam moralny obowiązek poznać prawdę. Ślady są zagmatwane. Jest Magda, Błękitna Gęś, niejaki Maris i pani Madson. Będę szukał dalej. Nie pozwolę panu odgrywać detektywa amatora. Nawet o tym nie marzę. To dobrze. Zostawiam to panu. Panie Templer, wszystko przemyślałam. Wczoraj nie byłam szczera. Nie? Za śmiercią Henry'ego kryje się coś więcej niż kobieta i długi karciany. Co takiego? Henry robił coś sprzecznego z prawem. W jakim sensie? Henry projektował podzespoły do układów sterowania pocisków. Wiem. Przykro mi to mówić, ale chyba wciągnięto go w hazard. A kiedy przegrał, zaproponowano mu wyjście. Długi za informację. Ma pani dowody? Znalazłam weksel w jego portfelu wystawiony na Błękitną Gęś z podpisem Henry'ego. Opiewał na 600 funtów, był przekreślony i z pieczątką zapłacono. Wiem, że nie zapłacił pieniędzmi. Przykro mi. To prawda? Niech mnie pan nie oszczędza. Tak, to prawda. Henry był zdrajcą. Niestety. Dlaczego? Co się stało? Właśnie chciał mi to powiedzieć. Dlaczego nie mnie? Kochał panią. Wstydził się swoich czynów. Chciał ujawnić całą siatkę. Dlatego prosił mnie o pomoc. Witam. Zdziwiony? Trochę. Byłam na zakupach. Wstąpiłam zobaczyć, czy jesteś. Nie czekałaś na mnie. Nigdy nie czekam na mężczyzn. Zjemy razem kolację? Chętnie. Dokąd pójdziemy? Do mnie. Wieczór w domowym zaciszu. Lubisz węgierską kuchnię? Uwielbiam. O której? O 7. O 10 muszę być w Gęsi. A więc do 7. Do zobaczenia. Są dla mnie jakieś wieści? Nie. A moje ogłoszenie? W wydaniu wieczornym, a część jutro rano. Dziękuję. Nie ma za co. Jedno pytanie. Dlaczego Magda Wamow zaprosiła mnie na kolację? Nie wiem. Gdyby to mnie zaprosiła, nie pytałbym o powód. Prezent. Dla kogo? Dla świętego. Dodaj do napoju lub potrawy. Dobrze, chociaż... To nie takie łatwe, jak Maris myśli. Traci cierpliwość. Nie zawiedź go. Wspaniale pachnie. To zasługa ziół. Wrzucam wszystko, co mam pod ręką.
Nie za dużo na początek. Spróbuj. Zaczekam na ciebie. Muszę wiedzieć, czy ci smakuje. Wspaniałe. Cieszę się. Opowiedz mi o sobie. Skąd pochodzisz? Z Budapesztu. A twoi rodzice? Ojciec był uszanowanym lekarzem, a mama... po prostu sobą. Uwielbiali się. Miałaś szczęśliwe dzieciństwo? Bardzo. Przyjechałam do Anglii w 55 uczyć się języka. Wyjechałaś przed samym powstaniem. Miałam szczęście. Jak dostałaś pracę w Błękitnej Gęsi? Dzięki znajomemu. Nazwiskiem Maris? Nie znam żadnego Marisa. Zrób to jeszcze raz. Co? Zatrzepoczy rzęsami, robisz to, gdy kłamiesz. Nigdy cię nie okłamałam. Od pierwszej chwili nie powiedziałaś słowa prawdy. Skoro ci się nie podoba, wiesz, co zrobić. Do ciebie, ktoś z obcym akcentem. Dziękuję. Prosił pan o telefon, gdyby były wieści. Przyszedł do pana telegram. Otwórz. Chwileczkę. Napisano, znam Marisa i chcę pomówić. Będę w pańskim hotelu dziś o 11. Podpisano Nick Vashetti. Dziękuję. Niech zaczeka u mnie w pokoju. Przygotuj butelkę szkockiej. Dziękuję. O co chodziło? O eksperyment. Czasem zapraszam łajdaków, aby sami się ujawnili. Czym mogę służyć? W którym pokoju zatrzymał się pan Templer? Pan Vashetti, prawda? Bo co? Pan Templer zaraz będzie. Prosił, abym zaprowadził pana do jego pokoju. Powinien niedługo wrócić. Proszę się rozgościć. O,
Pan Vachetti zjawił się przed chwilą. Gdzie jest? W pańskim pokoju. Można na tobie polegać. Templer? Vachetti? Czytałem pańskie ogłoszenie. Dlaczego się pan zgłosił? Wolę rozmawiać z panem niż z policją. Chcę się wycofać. Czytałem o śmierci Matsona. Kim jest Maris? Bardzo niebezpieczny gość. Ale najpierw pogadajmy. Skąd się pan tu wziął? Siedziałem w Dartmoor. Kiedy wyszedłem, pewien gość czekał na mnie. Powiedział, że mogę łatwo zarobić. Co pan robił? Nosiłem przesyłki. Zamieszkałem w Stevenage. Codziennie meldowałem się w Błękitnej Gęsi. Co jakiś czas zawoziłem przesyłkę do pana Smitha w Liverpoolu albo do pana Browna w Londynie. Co jeszcze? 40 funtów tygodniowo. Kupa forsy. Wiedział pan, że to sprzeczne z prawem? Byli więźniowie nie zadają pytań. Ale z ciekawości otworzyłem kopertę. W środku był schemat i list po niemiecku lub rosyjsku. Domyśliłem się, że zostałem szpiegiem. Przestraszyłem się. Co dalej? Zacząłem notować. Co? Adresy, nazwiska i rysopisy osób. Ile jest tych nazwisk? 31. Mogę się napić? Oczywiście. To duża grupa. Spisałem je w notesie. Mogę go sprzedać. Za ile? Przelot do Kanady i coś na początek. 500 funtów. Z mineralną? Ze zwykłą. Gdzie jest ten notes? W moim pokoju w Stevenage. Kupię go. Muszę pana ostrzec, że oddam listę władzom. Niech mi pan da 48 godzin. Wyjadę. Zgoda. Kiedy dostanę notes? Kiedy ja dostanę 500 funtów. Jutro. Umowa stoi. Co jest? Trucizna. Miał pan rację. Maris jest niebezpieczny. To Vachetti. Wróciłem do siebie. Notes zniknął. Pamięta pan jakieś nazwiska? Niektóre nazwiska i adresy, ale nie wszystkie. Chyba się domyślili. Witaj, Nick. Czego chcecie? Jakie nazwiska i adresy? Znajomych. On ma znajomych. To miłe. Masz taką minę, jakby spotkała cię przykrość. Ktoś się do mnie włamał. Coś zginęło? Nie sądzę. Zapytam jeszcze raz. Jakie nazwiska i adresy? Zwykły notes z adresami znajomych. Kręcę się po kraju i utrzymuję kontakt z tymi, których spotykam. Wielka mi rzecz.
Nie możecie tu przychodzić. Maryse od pewnego czasu wie, że nie można ci ufać. Ostrzegano go, że ktoś otwierał przesyłki. Słowo, że nie ja. Niczego nie tknąłem. Dwa tygodnie temu zawoziłeś kopertę do Palmera? Sprawdził ją pod mikroskopem. Zauważył, że jest zaklejona zwykłym klejem. Wszystko wskazuje na ciebie. Robiłem tylko to, co kazał mi Maryse. Co teraz? Zobaczymy, co się wydarzy. Ostrzegałem, że nie zniosę wtrącania się. Zatrzymuję pana jako podejrzanego. O co? O morderstwo. Nie ma pan żadnych podstaw. Nie? Bachetti był u pana o 11. Jest pan w jego pokoju, a tu leżą zwłoki. To mi wystarczy. Idziemy. Zamierza pan robić trudności? I to spore. Zabrać go. Aresztowali Templera. Maryse chce jego śmierci. Proszę usiąść. Mam prawo do telefonu, ale to pan zadzwoni. Słucham? Wyvern 94. Do Ministerstwa Wojny? Niech pan się połączy z Richardsonem. Próbuje pan... Nie blefuje. Oszczędzi pan sobie kłopotów. Proszę mu powiedzieć, że jestem podejrzany o morderstwo i zapytać o błękitną gęś. Dwóch. O co chodzi? O wszystko. Co się stało? Najpierw porozmawiam z Marysem. Oczywiście, udzielę panu Templerowi wszelkiej pomocy. Dlaczego wcześniej pan nie powiedział? Zbyt mało wiedziałem o panu. W takim mieście wieści szybko się rozchodzą. Teraz mi pan ufa? Bachetti miał listę nazwisk całej siatki. Wyłapiemy ich, jeśli ją znajdziemy. Mogli wiedzieć o liście? Nie są amatorami. Pracują dla GRU. Co to takiego? Kontrwywiad. Wydział 4 zajmuje się wyłącznie nowymi typami broni. Stąd Madson. Trudno zrozumieć, jak się w to zaplątał. Wszystkich trudno zrozumieć. Co teraz? Schwytamy Maryse. Jest szefem siatki. Dobry wieczór. Jest pani Wamow? Przy stole.
Może ją pani poprosić? Oczywiście. Pan Templer czeka na ciebie w barze. Zajmij go czymś. Mineralna czy zwykła? Nic, dziękuję. Nie spodziewałam się ciebie. Nie sądziłem, że przyjdę. Zamierzałem spędzić wieczór na lekturze notatek przyjaciela, który zrezygnował z czytania. Zrezygnował? Został zastrzelony. Vachetti? Tym razem dwie kule. To co zwykle? Nie, dziś nie piję. Siedzisz w tym po uszy. Ale nie tak, jak sądzisz. Lepiej się czujesz, Templer? Maris? Tak. Na barmana nikt nie zwraca uwagi. Aresztowali cię i od razu wypuścili. Dlaczego? Policja mnie lubi. Masz powiązania ze Scotland Yardem albo z MI5? Nie. Co on cię obchodzi? Nic. Ostrzegam. Powiedz, co wiesz, albo cię zastrzelę. Wiem sporo. Jesteś szefem. Pracujesz dla GRU. Siatka obejmuje całą Anglię. Mów dalej. Madson jest dobrym przykładem. Magda wciągnęła go w hazard. Dużo przegrał. Poprosiłeś go o schemat. Bywało też inaczej. Sabotaż tu, strajk tam. Pojedyncze incydenty bez znaczenia. Razem stanowią zagrożenie. Dogadałeś się z Vachettim? Twoi ludzie szybko miękną. Zgodził się oddać listę nazwisk. Chcę ją dostać. Nie wątpię. Gdzie ona jest? W poczcie do MI5. Jestem za stary na takie zabawy. Daję ci 5 sekund. Raz. Maris, nie. Dwa. Trzy. Cztery. Ja się nie zgrywam. Za sekundę stracisz życie. Gdzie jest lista? Ja ją mam. Ty? Skąd ją wziąłeś? Wiedziałam, że Vachetti będzie u Templera. Poszłaś do domu Vachettiego? Tak. Zanim postanowił sprzedać listę Templerowi? Zaczęłam go podejrzewać. Od początku wiedziałaś o liście. Tak. Zanim nas zabiją, musisz poznać prawdę. Pracowałam dla niego, ale tylko po to, by go zniszczyć. Starałam się o to od miesięcy. Po powstaniu aresztowano moją rodzinę. Obiecał, że sprowadzi ich do Anglii. Powiem ci coś o twoich rodzicach. Wiem, że nie żyją od 3 lat. Dowiedziałam się 5 lat temu od uciekiniera, że umarli w więzieniu. Pracowałam z nim, żeby zebrać przeciw niemu dowody. Thank you.
Lista. Powiedz, bo cię zabiję. Na górze, w wazonie z różami. Oby tam była. Rozwiąż mi ręce. Templer i dziewczyna na dole. Siadaj, Templer. Stać! Nie ruszać się. Nie pozwolę, aby moją organizację zniszczył zwykły policjant. Idziecie ze mną na dół, albo... Nie ruszać się! Spóźniliśmy się. Dlaczego? Zdążył spalić listę. To źle. Zabierzesz mnie do Richardsona, do Londynu? Nie mam wyboru. Nie dowiedzą się, że Maris mnie zdemaskował. Mogłabym się gdzieś przenieść. To będzie zależało od Richardsona. Zmieni decyzję, jeśli się dowie, że nauczyłam się listy na pamięć? Wersja polska, Studio Publishing, na zlecenie Polskie Media Amercom. Tekst Małgorzata Samborska. Czytał Jacek Brzostyński.